Zabieramy Państwa w podróż po mieście, które zachwyca. Bydgoszcz ma wielu wielbicieli i jeszcze więcej ambasadorów, dla których miasto stało się prawdziwą trampoliną do sukcesu, a później cichą przystanią, do której zawsze można wrócić. W szczerej rozmowie o Bydgoszczy już teraz kompozytor i aranżer Krzysztof Herdzin oraz Berlińczyk, który zakochał się w Polsce i Bydgoszczy, szef artystyczny Filharmonii Pomorskiej Kai Buman. Krzysiu, jesteś tu z Bydgoszczy. Co jest Bydgoszcz dla Ciebie? Bydgoszcz jest miejscem mojego urodzenia, niewątpliwie. Jest miejscem, w którym spędziłem większą część, nie, połowę życia. Teraz już połowę. No więc wszystkie moje korzenie są tutaj, mimo tego, że jako obieży świat i jako osoba, która jak ten cygan ciągnę swój tabor już od 25 lat wszędzie, gdzie się tylko da. Ale tutaj są moje korzenie i zawsze tu chętnie wracam, tym bardziej od wielu lat, kiedy podjąłem pracę w Akademii Muzycznej. Dzięki temu widzę, jak pięknie ta nasza Bydgoszcz się rozwija, jak pięknieje. No więc Bydgoszcz jest dla mnie miejscem szczególnym. A ty skąd się tu wziąłeś? No u mnie jest to kompletnie inaczej. Jestem urodzony w Berlinie, zachodniej Berlinie. Trzeba to jeszcze dać do tego. I pierwszy raz dyrygowałem tu. To był chyba drugi albo trzeci koncert w ogóle w Polsce, który dyrygowałem, to był tu w Bydgoszczy. I wtedy już spotkałem się z tym, że to jest Klein Berlin, Mały Berlin, mówi się o Bydgoszczy. To jest wielka prawda, bo jest taki troszeczkę taki podobny nastrój, ta architektura jest troszeczkę podobna, co szczególnie w zachodniej Berlinie dzisiaj jest jeszcze widać. I to mnie jakoś włączyło do Bydgoszczy. Potem postępowała dłuższa przerwa i tu zmieniła się cała dyrekcja Filharmonii i to był początek, że taka rozmowa, czy ja może z nową dyrekcją tu zaczynam funkcjonować. No i tak się stało. Nowe porządki. Nie, ja to nie lubię, bo ten niemiecki porządek to Ordnung muss sein. Tak, ja to nie za bardzo lubię, bo to jest troszeczkę za dużo Ordnung w Niemczech. I ja troszeczkę ten polski chaos lubię czasem. Czasem jest za dużo dobrego, owszem, ale uważam, że to jest czasem troszeczkę więcej twórcy. Ile dokładnie lat spędziłeś już w Polsce? Wiesz co, pierwsze koncerty dyrygowałem w 1994 roku. Ale to był tylko jako gość. Bodajże tu był 6. albo 7. rok. To zaczyna się bardzo wolno. Czyli prawie 20 lat. No, ponad 20 lat. Tak. Okej. Okay. To muszę ci powiedzieć, że jako chyba jedyny znany mi obcokrajowiec z szeroko pojętego środowiska zajmującego się kulturą i znam sporo ludzi i aktorów, i muzyków, i literatów, mogę chyba, nie obrazisz się, nazwać się polonofilem, prawda? Jest coś takiego? No jest coś takiego, bo tu jest taka... Od początku mi imponowała poziom ogólne kultury, nie tylko muzyka, to oczywiście to jest nasz zawód i to wiemy wszystko, ale też literatura jest tu na niesamowitym wysokim poziomie. Ale też malarstwo, rzeźbiarstwo na przykład. Jest tu w ogóle taki troszeczkę inny system wykształcenia. No, ja mam szczęście, jestem bardzo przyjaźniony z tym dyrektorem Szkoły Kennera w Zakopanem i obserwuję, on sam jest rzeźbiarzem, ale obserwuję, jak to tam to wszystko funkcjonuje. Przepraszam, masz dom w Zakopanem, tak? Nie w Zakopanem, tylko na Podhalu. Okay. Na Podhalu mam dom, tak. Ale to jest wszystko na takim inspirującym poziomie, że no po prostu mi to zachwyciło i to mi niesamowite mi to ciągnęło. Jesteś ciekawym przypadkiem, nie wiem, może się ze mną zgodzisz, może będziesz się spierał, ale chyba nawet wśród Polaków i to osób światłych zajmujących się kulturą. Kiedy pytałeś mnie o to, czym jest dla mnie Bydgoszcz, mówiłem, że to są moje korzenie i moje źródło najpiękniejszych wspomnień. Teraz pracuję w Akademii i widzę, jak ta Bydgoszcz się pięknie rozwija. Jak rozwija się opera, jak się rozwija cały segment, nazwijmy to, edukacyjny, no i teatr polski fantastyczny, doceniony już w Polsce. No Akademia sama też tak. Ma duże plany. No. I Filharmonia również. I powiedz mi, jakie ty dostrzegasz potencjał Bydgoszczy jako nowy szef Filharmonii? Jak obserwujesz, nie wiem, zainteresowanie melomanów? Jak w ogóle byś scharakteryzował bydgoskiego melomana? To mnie interesuje. To jest bardzo trudne pytanie, bo jest tu taki rodzaj tradycja
I każda tradycja trzeba bardzo szanować. I jeżeli za bardzo chciałbym to od razu wszystko zmienić i dać za dużo nowego, to byłoby niezdrowe. No, i czuję tu taką, co ten dyrektor Schwalbe tu tworzył, to dalej czuję tu w pewnym sensie. Nie? Taką niesamowitą, taki niesamowity szacunek dla muzyki, dla sztuki w ogóle, ale dla muzyki. Cała filharmonia, no to ta sama kupa rzeźby, są dużo obrazy, te gobeleny Brzozowskiego, bardzo słynne rzeczy. Ewenement na skalę polską. I to mi niesamowicie opowiada, bo sam jestem kolekcjonerem i na przykład za rok planujemy tu z Maciejem razem zrobić taką specjalną wystawę od artysta z Zakopanego, Stanisław Bryndal, jest niestety już nieżyjący, żeby pokazywać, i to jest to, co mnie tu zawsze fascynowało i to, co mnie tu najbardziej fascynuje, że jedna forma, sztuka albo wyraz, coś takiego, inspiruje drugiego. Mówiłeś mi dzisiaj taką niesamowitą plan. Masz mnóstwo rzeczy teraz na głowie, tak. Co ja mam na głowie? No, jaki mam plan? Planów mam sporo, ale wiem, do czego pijesz teraz, to powiem o tym. Bo to rzeczywiście jest rzecz, która mnie samego na początku zaskoczyła, kiedy... Sam byłeś zaskoczony. Tak, sam byłem zaskoczony, bo pojawiła się w mojej głowie znienacka. Kiedy od dłuższego czasu gdzieś tam robiłem jakiś taki wewnętrzny remanent i walczyłem ze swoimi demonami, czytałem mądre książki, spotykałem się z mądrymi ludźmi, no i gdzieś tam w tym procesie, gdzieś tam odnowy, nie biologicznej, ale duchowej, zakiełkowała w mojej głowie myśl, żeby na chwilę kompletnie się zresetować, tak jak twardy reset komputera, wyczyścić głowę, odciąć się od środowiska, odciąć się od tego, co robię od początku mojego życia tak naprawdę, przez całe życie, dzień w dzień, czyli od muzyki, która już miejscami staje się moją, oczywiście jest moją miłością, ale jest też natręctwem, bo nie ma sekundy, nie ma godziny bez tej muzyki, nawet kiedy zasypiam, to ostatnią rzeczą, o której myślę, to znam to bardzo, w głowie tak, są tak, ten problem, dźwięki. Tak. No i postanowiłem wyjechać z Polski i wyjeżdżam na 4 miesiące na początku przyszłego roku. I będę pracował jako wolontariusz w szpitalu dla zwierząt na Jamajce. Wybrałem to miejsce nieprzypadkowo, ponieważ akurat mogłem sobie zaplanować ten moment, te kilka miesięcy na początku roku, bo wtedy miałem stosunkowo mało planów zawodowych. No i miałem do wyboru kilka lokalizacji, a tam wtedy na Jamajce jest cudowna pogoda, bo nie ma deszczy, nie ma monsunów, jest piękne słońce. No i będę pracował ciężko fizycznie. 5 dni w tygodniu bez weekendów. Zamierzam jak najdłużej się da w ogóle nawet nie słuchać muzyki. Nie wiem, czy uda mi się to zrealizować, ale potrzebuje tego moja głowa, potrzebuje tego głęboko w środku i bardzo potrzebuje tej pracy ze zwierzętami, ponieważ ja nie mam dzieci, a zwierzęta są dla mnie jakąś taką namiastką posiadania dzieci i budzą we mnie mocno wszystkie te moje instynkty ojcowskie. Gdyby tak spróbować ocenić to, jak wygląda twoje, moje życie, czy osób nam podobnych? Jesteś troszkę starszy ode mnie. Ja muszę powiedzieć o sobie i podejrzewam, że przyklaśniesz mi, że możemy być wdzięczni losowi bądź Bogu, jeżeli ktoś jest związany z religią, za to, jak się z nami życie obeszło. To ja uważam, ja jesteśmy tak sprzywilejowani. Tak, prawda? Absolutnie. Tak. I to, że możemy się naszym szczęściem dzielić z ludźmi poprzez muzykę, dawać im radość, dawać im coś, co i w jakiś sposób znowu uszlachetnia, dopełnia. Ja myślę, że to jest coś, co jest dane naprawdę nielicznym ludziom na świecie. Czyli co, losujemy pytania? No, to najpierw ja dla ciebie. Proszę bardzo. Kiedy jestem w Bydgoszczy, najwięcej czasu spędzam? W filharmonii i w hotelu. A gdzie więcej? No chyba tu. Chyba tu w filharmonii. A zdarza ci się, że śpisz w filharmonii również? Nie, to nie. To nie, tylko ja jestem czasem jestem tak zmęczony, bo to są próby i potem no jest jeszcze kolejna rzecz, żeby po prostu wszystko zorganizować. I a nie chodzisz tutaj na spacery na przykład gdzieś na Wyspę Młyńską albo gdzieś w okolice? Trzeba oferii? Oszczędzać
stawę poszedł. Okej, okay. To mnie przekonało. Bardzo jasna rzecz. Moje ulubione miejsce w Bydgoszczy to? Dobre pytanie. To jest las, kiedy kończą się Glinki. Ponieważ ja mieszkałem na Wyżynach. Uh-huh. Tam jest mój dom rodzinny. I zaraz obok kościół Świętych Braci Męczenników, Glinki, i zaczyna się las. Potem, który doprowadza do Chmielników, tam są piecki. I ten las to jest całe moje dzieciństwo. Musiałbyś tam kiedyś pojechać. Uh-huh. Wspaniałe miejsce. Często jak jestem tutaj na dłużej, na święta, chodzę sobie tam na spacery. Uh-huh. Czasami są tak dzikie i fantastyczne miejsca, że to jest rzeczywiście miejsce, które mnie niezwykle do dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, kręci. No to kolejne pytanie dla ciebie. Na jakich bydgoskich artystów, muzyków warto zwrócić obecnie szczególną uwagę? Na twoją pani profesor. Wiesz co, dlaczego? To jest osoba, która według mnie za mało koncertuje sama. Zaprosiłem ją, że gra w tym sezonie ze mną. Tak. To jest pierwsza rzecz. I ale druga dlatego, rzecz jest coś... się poświęciła pracy pedagogicznej. Ale wiesz co, jest coś innego. W naszym świecie, to znaczy mówimy tu o Katarzynie Popowa-Zydon, żeby to jasne tak, tłumaczyć, ale z innego powodu. W naszym świecie ludzie niestety często są bardzo sztuczne. Mhm. To znaczy, to jest rodzaj maska, kreacji, rodzaj tak. kreacji. Tak. Ten ja stoję tam w centrum, o tym mówiliśmy też, nie? Że, no. że ten ja muszę być, ja jestem najważniejszy, inny Mozart. I ja widzę u niej taką, to jest osoba, która niesamowicie naturalnie na to wszystko, co niej otacza i to nas, pewnie, zreaguje. I w moim życiu, w naszym, jest to niestety za rzadko dzisiaj. To jest zawsze wszystko taka kombinacja, ja muszę z tym, to mi otwiera tam drzwi, a coś tak. takiego. I ona to kompletnie wiele, nie jest taka. Wiele rzeczy jest czystą kalkulacją. I dokładnie, cyniczny, krótko mówiąc, no, tak, cyniczny nawet. Tak. I ja widzę o niej taką, ona reaguje tak na autentyczne po prostu i to jest za rzadko. I dlatego, mimo że jest banalny może co mówi, ale to, z tego powodu włączyłem bardzo. Ale to pięknie, że nie pomyślałeś. O, tak. Dziękuję, bo ja być może też bym tak powiedział. To wielka fajna, postać. Wielka postać i fajna osoba. I że nie można sztuka z człowiekiem dzielić. No? I to ona jest. No? Życzę Bydgoszczy, aby w przyszłości... Dobre pytanie. Trudne pytanie. Tak. Taką jeszcze większą identyfikację z miastem. Ciężko to chyba osiągnąć, wiesz, teraz wydaje no właśnie, się, tym bardzo trzeba dożyczyć. Tak. No właśnie, żadne to miasto w Gdańsku chyba, żadne miasto chyba nie ma takiej identyfikacji, ponieważ ciągle się zmieniają ludzie, jedni wyjeżdżają, ale przyjeżdżają. Ale ja tu muszę, to zaprzeczam troszeczkę, tu widzę to w Gdańsku, w Krakowie w swoim sposobem też, nawet w Warszawie widzę to, taki my. To czasem myślę, może widzę to więcej jako człowiek od zewnątrz, że to jest nasza Bydgoszcz, to jest okay. nasz rynek i w tym sensie, rozumiem, to jest nasza filharmonia, to jest nasz teatr na przykład. Może ja bym to określił tak, że życzyłbym bydgoszczanom, żeby potrafili się cieszyć z tego miasta. Swoją miasto tak, troszeczkę tak. więcej i widzieć, co jest tu piękne, żeby widzieć to na nowo troszeczkę. Czyli znowu koniec końców wraca to jako klamra do tego mojego pragnienia bycia szczęśliwym. No Krzysiu, bardzo dziękuję za rozmowę. I no ja muszę powiedzieć, ja dziękuję w ogóle za zaproszenie. Szkoda, że tak krótko tylko. Krótko, ale wiesz co, no, mieliśmy dzisiaj wspólny podróż, więc tak. to było fajne, że widzieliśmy się. I no, bardzo wielka to radość dla mnie. No, dla mnie też. Bardzo dziękuję.